słońce, turkusowa woda i piękne plaże. Zabieramy Cię na turecką rivierę. Odwiedzimy też współczesną Alanię i starożytne miasta zbudowane i zamieszkiwane w ubiegłych tysiącleciach. Nowy dzień, nowe słońce, witam Gabą. Tymczasem my jesteśmy już 200 km dalej na zachód. Od Adany ciągnie się wielka aglomeracja. Południe Turcji w tej partii jest mocno rozwinięte. Drogi są bardzo dobre. Ta aglomeracja ciągnie się przez jakieś 150 km. Jest non-stop zabudowa, praktycznie nie ma dzikich plaż. Dopiero dalej się to luzuje. Jest naturalnie, są wzgórza bardzo ładnie. Patrzcie, jakie tutaj są widoki, no. Tutaj to można żyć, słuchajcie. A gdzieś w tych skałach kryje się jakaś potężna, fantastyczna jaskinia, do której właśnie się wybieramy. Chodźcie z nami. Ta jaskinia to jest cud natury. To są przepiękne stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Ale ona jest nieprzygotowana, albo raczej my jesteśmy nieprzygotowani, żeby ją zwiedzać, bo to nie jest miejsce turystyczne na dzień dzisiejszy. I jest tam kompletnie ciemno, ona się rozlega tam na pewnie z dziesiątki, setki metrów. No ale to wiadomo, trzeba mieć sprzęt, latarki, wszystko. No my nie mamy, więc możemy tylko się nacieszyć samym wejściem. Patrzcie, jakie to są schody, one są całe pordzewiałe. Jakby nieużywane od dawna. Z niesamowitym widokiem na morze. Z nimi można zejść gdzieś na dół, ciekawe co odkryjemy. Tu jest jakaś stara tabliczka informacyjna. Widać, że ta jaskinia była dawniej dostępna dla turystów, ale z jakiegoś powodu została zamknięta i schody poszły w niepamięć. A tutaj jest... Ona się zapadła, nie? Obsypały się te kamienie. Oni to wynosili ten gruz. Chciałoby się wejście zawalić. Możliwe, że tam było wcześniej wejście, a później to się wszystko zawaliło i teraz została taka jama pełna kabli i syfu. Zobaczmy, co tam jeszcze jest. Gdzie my jesteśmy? Nie. To jest to miejsce. Ostatnie co pamiętam, to ta jaskinia. Jesteśmy w jaskini. Później w ogóle jakieś żółwie. Kojarzysz jakieś żółwie? Kojarzę. Chyba one nam wskazały drogę. Gdzie my jesteśmy? Przejdźmy się może dalej. Bądź cicho i trzymaj się blisko mnie, uważaj. Nie wiadomo, co tutaj czeka. Wygląda na to, że wciąż myślimy się bez celu. Niby schody były do góry, ale nagle schodzimy na dół, ale chyba musimy iść do góry. Chyba jedyną drogą jest, żebyś tutaj wspiął, podał ci rękę i pójdziemy tamtędy. Tu jest chyba wejście. Super. Chodźmy. Okej. To pułapka. Ten mur zdaje się nie mieć końca. Można na górę. Czekaj, pójdę pierwszy. O. Jezu, pochodzimy już w godzinę. Kręcimy się chyba w koło. Nie wiem, czy to jest jakieś wyjście do góry. Ty, tutaj są jakieś schody. O, o kurde, co to jest? Co to jest? Nie no, ja nie chcę tu zginąć, no. Nie mogę tu zginąć! Nigdy stąd nie wyjdą. Dobra, wyjdziemy stąd!
jesteśmy na zewnątrz. Jo, spójrz na tą twierdzę, co to jest za miejsce? Tam są jakieś schody na dół. Zejdźmy, rozejrzymy się. Starożytne miasto. Może rzymskie. Bardzo duże. Duże, no. Ruiny. Zachowaj czujność, bądź cały czas ostrożna, ok? Nie wiadomo, co nas spotka. Ok. Kurde, chodzimy już chyba nie wiem, wiele godzin, co jestem wykończony. Aha. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wyjście stąd. Gdzie my w ogóle jesteśmy tak naprawdę? Co to jest za miejsce? Ojej, ja chyba wiem, co to jest za miejsce. Tak? Tak, czytaliśmy o tym mieście. Jest to Anemorius, nazywane wiecznym miejscem ze względu na to, że było to miasto portowe. Było często odwiedzane przez podróżników oraz pisarzy. Antiochos IV tu rządził, królestwo Komageny. Tak, w pierwszym wieku. Najświetniejszym okresem dla tego miasta był II i III wiek, bo wtedy też uwolnili się spod okupacji Persów. Aha. Tak. I później tutaj był Rzym, to wszystko by się zgadzało. Często było też najeżdżane przez piratów pływających po Morzu Śródziemnym oraz przez sąsiadów mieszkających w górach. Ej, szybko, chodź, uciekamy. Uwolniliśmy się z tej matni. Wygląda na to, że jesteśmy na rajskiej plaży. Czeka nas już tylko relaks.
Jesteśmy teraz 200 km na wschód od Antalii. Chcę wam dać pogląd, jak wygląda Turcja współczesna. To jest miasto, które dopiero się rozwija. Tutaj powstał wzdłuż wybrzeża park z drogą rowerową. Budują się apartamentowce jeden po drugim. Takich miast jest wiele. Tam jest wybrzeże, plaża, nowoczesne prysznice. Pokażę wam teraz, jak wygląda toaleta. Otóż toaleta publiczna na plaży wygląda niczym w hotelu. Jesteśmy teraz w miejscowości Alamia. To jest region, który jest mocno zurbanizowany i to jest region, do którego przybywają wszyscy turyści. Tutaj jest mnóstwo Polaków, tutaj już oczywiście słychać głosy z meczetu i tak dalej. Tak jak słyszycie zresztą na filmie. Jednakże tutaj nie zaznacie Turcji. Jeśli wyjedziecie na wakacje tylko i wyłącznie do Antalii, Alanii, nie zaznacie prawdziwej Turcji. To jest potężna aglomeracja pełna hoteli, luksusowych plaż, kurortów. Stąd na wschód ciągnie się zabudowa gęsta, jakieś 50 km. Stąd do Antalii mamy jakieś 150 km na zachód i to jest jeden wielki ciąg komercyjnej zabudowy hotelowej. Jest tu oczywiście też twierdza, którą właśnie zwiedzamy. To jest jedna z najlepiej zachowanych twierdz w okolicy basenu Morza Śródziemnego. Wokół całej tej twierdzy, jak i samego górnego zamku, ciągną się świetnie zachowane mury. Po tych murach w większości można sobie przejść, choć czasem jest niebezpiecznie. To jest taki wąski przesmyk kamieni, gdzie są obsunięte, gdzie niegdzie zarośnięte. Teraz lecimy dalej w kierunku Antalii dzisiaj, żeby jak najszybciej przejechać i na kolejną dziką plażę gdzieś tam na zachodzie od Antalii. Mam nadzieję, że tam spędzimy noc, bo tutaj spokoju nie zaznamy. To nie jest miejsce, które my lubimy. Prowadzi zabytkowa, atrakcyjna brama wjazdowa, ale Alania oprócz tego jest tak naprawdę miejscem, gdzie Turcji nie zaznacie. Tutaj napisy są po angielsku, a ceny są podane w euro. A od strony technicznej, jak powstaje ten film, wyczekuję długi okres, zanim miejsce będzie czyste, żeby móc wam to nagrać tak jak teraz, bo tak generalnie są tutaj cały czas turyści, autobusy turystyczne, taksówki, samochody. Nie jest to łatwe. Docencie moje poświęcenie i proszę, zasubskrybujcie ten kanał. Wygląda na to, że jesteśmy na rajskiej plaży. Czeka nas już tylko relaks. Boże, gdzie ja znowu jestem? Przed chwilą miałem relaks na rajskiej plaży. Laura? 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 Boże, gdzie jest Laura? Muszę ją odnaleźć. Laura? Laura? Przynieś mi czaju! Tak. Już niedługo przejmę Klipera. Klipera? Cisza! Masz granat iść do swojej wieży! Laura? Laura. Laura, to ty? W końcu cię znalazłem. Panie, intruz. Jaki intruz? Psz, to ja, Łukasz, jaki panie? Co tu masz? Co to jest? Wyrzuć to. Musimy uciekać, panie. Słyszysz? Musimy uciekać do Klipera. Do Klipera? To ja, Łukasz. Kojarzysz? Łukasz. Boże, co ci się stało? Co on ci zrobił? Uciekamy. Portal! Musimy tylko do niego wpłynąć i będziemy rozwiedzić!